Właśnie z tyłu Muzeum Historii Żydów w Warszawie, Muzeum POLIN, zainteresował mnie monument, który tutaj stoi z tyłu. Podszedłem do niego. Widzę, że jest poświęcony Willemu Brandtowi, który w 70 roku złożył tutaj kwiaty. Informuje także o tym tablica. Dla uczczenia 30. rocznicy znamiennego gestu Willego Brandta na skwerze jego imienia w obecności kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera oraz prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka odsłonięto ten symbol pamięci stosunków polsko-niemieckich. Przedstawiony dłutem Wiktorii Czechowskiej-Antonowskiej w opracowaniu architektonicznym powstał ze społecznej inicjatywy Polskiego Ruchu Europejskiego, podjętej przez władze miasta Warszawy przy wsparciu firmy Roben oraz innych polskich ogniw dobrej woli. Szanowni Państwo, możemy się zrzymać na to, że powstają instytucje ku czci Żydów, natomiast pomniki ku czci Żydów oddające, upamiętniające to, że ktoś upamiętnił Żydów, to już lekka przesada. Natomiast tak to wygląda. W Polsce nie mamy Muzeum Historii Polski, mamy historię Żydów polskich, która głosi żydowską narrację historyczną, która obsadza Polaków w roli współtwórców Holokaustu. I mamy pomniki ku czci oddawania czci Żydom. Dziękuję bardzo.